Szanowni delegaci, zaproszeni goście, jesteśmy w okresie żałoby narodowej. Proszę wszystkich zgromadzonych o powstanie z miejsc. Odszedł pan mecenas Jan Olszewski, adwokat, polityk, publicysta, żołnierz Szarych Szeregów, powstaniec warszawski, obrońca w procesach politycznych, prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, poseł wielu kadencji Sejmu RP, kawaler Orderu Orła Białego. Nasze obrady przypadły w czasie żałoby narodowej, jak rozpocząłem, i w chwili uroczystości pogrzebowych. Uczcijmy chwilą ciszy pamięć Jana Olszewskiego. Dziękuję koleżankom, dziękuję kolegom, dziękuję zaproszonym gościom. Pani minister, jeszcze raz serdeczne podziękowanie za wystąpienie. Przechodzimy do punktu 6. Wybór komisji skrutacyjnej, mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków. Proszę. Szanowni Państwo, Marcin Cichy, mandat numer 90, okręg krakowski. Przyjęliśmy porządek obrad, jak również regulamin. W regulaminie punkt 2, ustęp 3, zjazd jest zamknięty. Konferencja prasowa w związku ma się odbyć w siedzibie w Nowym Świecie. W związku z tym pytanie moje jest następujące, abyśmy przegłosowali to, że media uczestniczą w naszym zjeździe. Nikt nas nie zapytał o głos i teraz moje pytanie jest kolejne. W jakim celu będzie wykorzystywane nagranie, te, które się jest podczas zjazdu, skoro zjazd jest zamknięty? Kolego, to pytanie jest zasadnie prawne, natomiast ja wychodzę z założenia, że media mają swoje prawa wynikające z prawa prasowego, natomiast zamknięcie Szanowny panie przewodniczący, media rządzą się prawem prasowym, my rządzimy się regulaminem, który przyjęliśmy. W regulaminie jest wyraźnie wskazane, zjazd jest zamknięty. To po co było to wskazywanie tego, iż konferencja ma się odbyć na Nowym Świecie, a więc domagamy się wypełnienia tego regulaminu. Kolego, dziękuję bardzo za głos. Kolega Cywiński. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, odpowiem na to pytanie. Zjazd jest zamknięty dla tych wszystkich, którzy nie dostali zaproszenia. Natomiast wszyscy ci, którzy się znajdują obecnie tutaj na sali, albo są delegatami, albo są naszymi gośćmi. Również dotyczy to mediów. Dziękuję bardzo, kolego Cywiński. Czy coś istotnego? Nie. Przechodzimy do procedowania punktu 6. Proponuję rozpoczęcie procedowania wyboru komisji skrutacyjnej. Czy macie propozycję? Tak, skrutacyjna. Tak, w regulaminie mamy, to mamy skrutacyjną, tak. Dobrze. Nie, za chwilę, tylko pani profesor, pan minister Golińska ma swoje prawa ministerialne. Szanowni koleżanki, koledzy, wybieramy 5-osobową komisję skrutacyjną zgodnie z regulaminem i tutaj napłynęły wnioski kolegów z Gdańska, Tarnowa, Kielc i z Sieradza. Przekazuję następujące nazwiska. Prosiłbym kolegów, którzy będą wyczytywani, czy wyrażą zgodę. Kolega Rutkowski Marcin z Gdańska. Czy kolega wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej? Dziękuję bardzo. Czy kolega Garbacz Janusz z Tarnowa wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej? Dziękuję bardzo. Czy kolega Mazur Janusz z Okręgu Kieleckiego wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej? Dziękuję bardzo. Czy kolega Rutkowski Marcin, Okręg Gdański, wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej? A przepraszam bardzo, bo ten, dobrze.
Czy kolega Pilarz Tomasz wyraża zgodę z Okręgu Sieradzkiego na pracę w komisji? Proszę. Nie wyraża zgody. Nie, mamy tak. Pilarz nie wyraził zgodę. Tak, proszę bardzo, kolega żołnierzak. Dobrze. Żołnierzek Radosław, mandat 263. Uprzejmie informuję, że złożyłem propozycję do komisji, wszystkich komisji skrutacyjnej, mandatowej uchwały wniosków na ręce kolegi przewodniczącego. W związku z tym nie wiem dlaczego. Przepraszam bardzo, bo jeszcze nie było sekretariatu jakby. Kompletnie ilość wniosków, które były zgłaszane, jeszcze nie są w pełni uporządkowane. Ale prosiłbym, jeżeli kolega ma taką możliwość i może kolega przypomnieć, jeśli chodzi o komisję skrutacyjną. Proponuję kolegę Włodzimierza Łucyka. Czy kolega wyraża zgodę? Łucyk. Czy kolega wyraża zgodę? Tak, dziękuję bardzo. Kolega wyraził zgodę. Łucyk. Proponuję jeszcze jeden kandydat, szanowni koleżance, koledzy, do komisji skrutacyjnej. Antypowiedź jest mandatowa. Pilarz. Pilarz nie wyraził zgody. Nie. No nie mamy. Proszę bardzo, proszę głos. Bardzo proszę kolegę, aby kolega mówił do mikrofonu. Mandat 199. Proponuję kolegę Łukasza Kuczyńskiego z Okręgu Słupskiego. Łukasz Kuczyński, Okręg Słupski. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję bardzo koledze. Zamknąć. Proponuję zamknąć listę, jeżeli nie ma innych zgłoszeń, ponieważ mamy 5 kandydatów. Czy zjazd przez aklamację wyrazi zgodę, abyśmy mogli tych kandydatów głosować en bloc? Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że mój wniosek formalno zjazd przyjął, tak? Dziękuję bardzo. Głosujemy na całą listę en bloc za pomocą urządzenia rejestrującego głos. Można rozpocząć. Za przyjęciem jest 217 kolegów, sprzeciwiło się 11, wstrzymało się 13, ogółem głosowało 241. Wniosek został przyjęty, komisja skrutacyjna w osobach. Tak, to kolega Rutkowski, kolega Garbarz, kolega Mazur, kolega Łucyk, i kolega Kuczyński. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wyboru komisji mandatowej. Skład komisji mandatowej jest 3-osobowy. Następni koledzy są zgłoszeni przez okręt pilski, suwalski, elbląski. Czy kolega Jaroszewicz Sławomir z okręgu pilskiego wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy kolega Bućwiński Józef, okręg Suwałki, wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy kolega Kantypowicz Jan, okręg elbląski, wyraża zgodę? Dziękuję pięknie. Bućwiński, bo tu jest
Buczwiński jest błąd. Jaroszewicz Sławomir, Buczwiński Józef, Buczwiński, tak? I Kantypowicz Jan. Kolega żołnierzak, tak, słucham. Jeszcze raz, żołnierzek Radosław, Okręg Warszawski, 263 mandat. Ja proponuję, aby w tej komisji była jedna kobieta. Proponuję koleżankę Kozień Maleńczyk, Kozieja Maleńczyk, ale z tego tytułu między innymi, że Okręg Warszawski między innymi liczy tylu delegatów co zjazd krajowy i doświadczenie koleżanki, która prowadziła tą komisję na zjeździe warszawskim, jest naprawdę duże. Proponuję koleżankę Hannę Kozieja Maleńczyk. Koleżanka, czy koleżanka wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Koleżanka wyraziła zgodę. W związku z tym przyjęliśmy, że czy już zamykamy listę chętnych do komisji mandatowej? Dziękuję bardzo. Mamy jedną osobę więcej zgłoszoną do komisji mandatowej. W związku z tym będziemy procedować w kolejności zgłoszeń i przy zwykłej większości głosów wchodzą trzy osoby zgłoszone do komisji mandatowej. Tak. Czyli przypominam, które uzyskają największą ilość głosów za. Będziemy głosować po kolei, enumeratywnie, zgodnie ze zgłoszonymi nazwiskami. W pierwszej kolejności będzie głosowany kolega Jaroszewicz, następnie kolega Buczwiński, następnie kolega Kantypowicz i koleżanka Kozieja Maleńczyk Hanna. Czy będzie można tych zaczynać? Czy możemy rozpocząć technicznie? Rozpoczynamy głosowanie. Ja tu wiesz, przyzwyczajenie patrzę z tyłu zamiast patrzeć z przodu. Teraz będzie jazda z komisji uchwał i wniosków. Kurde, ale wiesz co, już uzgadniałem. Kolega Buczwiński Józef. No to wiesz, tu będzie teraz. Kolega Kantypowicz Jan. Jeszcze ja za dziewczyną muszę zagłosować. Tak? Koleżanka Kozieja Maleńczyk Hanna.
poprosimy o wyniki głosowania. Kolega Jaroszewicz Sławomir, 170 za, przeciw 55, wstrzymało się 13, ogółem głosowało 238. Kolega Buczwiński Józef, 164 za, przeciw 60, wstrzymało się 10, ogółem 234. Kolega Kantypowicz Jan, za 151, nie 56, wstrzymało się 16, ogółem głosowało 223. Brawo. Koleżanka Kozieja Maleńczyk Hanna, tak, 182. Nie wie, przeciw 54, wstrzymało się dwóch delegatów, ogółem głosowało 238. Dziękuję. Stwierdzam, że w skład trzyosobowej komisji wchodzi koleżanka Kozieja Maleńczyk Hanna, kolega Jaroszewicz Sławomir, kolega Buczwiński Józef. Gratuluję, dziękuję bardzo. Przechodzimy. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, przechodzimy do procedowania nad Komisją Uchwał i Wniosków. Skład komisji dziewięcioosobowy. Czy szanowni koleżanki i koledzy, bo część osób mam podanych, jeśli chodzi o okręgi, to może ja pozwolę sobie przeczytać te osoby, które są procedowane. Natomiast w dalszej kolejności chciałbym prosić o zgłaszanie kandydatur. To jest kolega Jan Łuszczak, Wrocław. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Kolega Olesiak Piotr. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję pięknie. Kolega Łacic Andrzej. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję. Czy kolega Wojciech Kraiński wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy kolega Roman Dziedzic wyraża zgodę? Czy kolega Okarma Henryk wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy kolega Dariusz Zaleski wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy kolega Feder Stefan wyraża zgodę? Proszę. Nie wyraził kolega, tak? Dziękuję bardzo. Po co zgłaszają? Czyli... Czy kolega Tomasz Łaptosz wyraża zgodę? Wyraża kolega zgodę? Nie wyraża kolega zgodę. Czy są jeszcze zgłoszenia? Proszę. Momencik. Kolega, mandat. Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę do Komisji Uchwał i Wniosków kolegę Piotrka Buczka. Czy kolega wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Momencik, kolego Przybylski, bo w kolejności za Łodzią był głos kolegi. Hubert Łaskawiec, Okręg Szczeciński, mandat 211. Proponuję kolegę Józefa Malca, doświadczonego samorządowca z aktualnego starostę Kamienia Pomorskiego. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolega Przybylski. Chciałem zgłosić do komisji kolegę Grzegorza Wiśniewskiego, delegata z okręgu włocławskiego. Przepraszam bardzo, to jest moja wina, ponieważ z okręgu włocławskiego dostałem tutaj i tak jest. Czy kolega wyraża zgodę? Bardzo dziękuję koledze. Proszę bardzo, koleżanka, tak?
Mandat 239, Monika Szyma-Efinowicz. Zgłaszam kandydata z okręgu wrocławskiego, Ryszarda Krynickiego, który jest prawnikiem z wykształcenia. Kolega Krynicki wyraża zgodę. Słucham kolegę. Dzień dobry, Konrad Kopyra, mandat numer 267. Chciałem zgłosić kolegę Marka Wołosza. Czy kolega Wołoszek wyraża zgodę? Dziękuję. Tak, kolego? Ale za chwileczkę, bo będzie mikrofon. Mandat 134, Adam Czajkowski. Chciałem zgłosić kolegę Witolda Daniłowicza. Dziękuję bardzo. Czy kolega wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Kolega Jan Łuszczak, proszę. Padł wniosek, znaczy pojęcie wniosku formalnego jest względne, aby ułożyć nazwiska do głosowania w kolejności alfabetycznej. To zadecyduje prezydium, ale myślę, że jest to logiczne. Dziękuję. Czy kolega Lisiak? Paweł Lisiak, mandat numer 60. Ja zgłaszam kolegę Przestackiego z okręgu kalickiego. Czy kolega wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Kolega wyraził zgodę. Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Dziękuję. Przyjmuję wniosek formalny. Zamykam listę kolega kandydatów. Mamy 14 kandydatów. Proszę uzupełnić u kolega Sistackiego imię jeszcze. Przestacki. Szestacki. Damian Przestacki. Proszę obsługę techniczną o ułożenie w kolejności alfabetycznej nazwisk. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, czy jest głos sprzeciwu, aby lista była ułożona w sposób alfabetyczny? Nie ma, tak? Dziękuję bardzo. Układamy kandydatów w sposób alfabetyczny. Głosujemy zwykłą większością głosów. Mamy 9 miejsc do obsadzenia. Czyli, no właśnie, to może zabierz, tak. Proszę. Szanowne koleżanki i koledzy, sprawa techniczna. Ponieważ zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad komisja, nad którą będziemy procedować za chwilę, ma liczyć 9 osób, każdy z nas głosuje na tak na 9 osób. Znaczy minimum, maksimum na 9 osób, żeby nie było sytuacji takiej, że głosujemy na 11, 14 osób na tak, czyli maksimum na 9 osób. Dziękuję. To znaczy, ja bardzo przepraszam, chyba błąd techniczny, kolega przekazał złą informację. Głosujemy nad wszystkimi kandydatami zwykłą większością głosów, czyli za, przeciw, wstrzymał się. Następnie w kolejności układamy z ilością głosów na za, patrząc jaka jest ilość głosów przeciw i wstrzymujących się. To nie jest głosowanie bezwzględną ilością głosów, tylko zwykłą większością głosów.
Jeżeli 14 osób będzie miało taką samą, będzie reasumpcja głosowania do momentu wybrania kolejności 9 do obsadzenia głosów, do obsadzenia miejsc. Jeżeli będą ilość głosów równych do obsadzenia, o te 2 głosy będzie kolejna dogrywka, tak? Czy 1 głos. Czy jest to dla koleżanek i kolegów zrozumiałe? Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy głosowanie. Jeszcze raz technicznie. Nie ograniczamy tak, nie przeciw, tylko idziemy w głosowaniu zwykle. Na 14 głosować za. Można głosować na 14. Czy będzie można technicznie rozpocząć głosowanie? Kolega Buczek Piotr. Wiesz kto? Kolega Daniłowicz Witold. Co się dzieje? Bo chyba. Czy trzeba reasumpować to głosowanie, czy nie? Czy. Dobra. Jeszcze raz powtarzamy głosowanie nad pani kolegą Daniłowiczem Witoldą. Kolega Dziedzic Roman. Kolega Kraiński Wojciech. Kolega Krynicki Ryszard.
Kolega Łacic Andrzej. Kolega Łuszczak Jan. Kolega Malec Józef. Kolega Okarma Henryk. Kolega Olesiak Piotr. Kolega Przestacki Damian. Kolega Wiśniewski Grzegorz. Kolega Wołosz Marek. Kolega Zalewski Dariusz. Proszę o ułożenie, jeżeli jest tak, kolega, no dobrze.
Kolega Buczek Piotr, za 129, przeciw 96, wstrzymało się 18, ogółem 243 głosowało. Proszę. Kolega Daniłowicz, za 128, przeciw 110, wstrzymało się 3, ogółem 241 głosujących. Roman Dziedzic, za 193, przeciw 43, wstrzymało się 192, przeciw 43, wstrzymało się 9, ogółem 244. Kraiński Wojciech, za 146, przeciw 72, wstrzymało się 20, ogółem 238. Kolega Krynicki Ryszard, 123 za, 84 przeciw, wstrzymało się 28, ogółem 235. Łacic Andrzej, za 127, przeciw 93, wstrzymało się 14, ogółem 234. Łuszczak Jan, za 136, przeciw 78, wstrzymało się 20, ogółem 234. Malec Józef, za 91, przeciw 118, wstrzymało się 22, ogółem 231 głosujących. Okarma Henryk, za 172, przeciw 56, wstrzymało się 16, ogółem 244 głosujących. Olesiak Piotr, za 94, przeciw 104, wstrzymało się 26, ogółem 224. Przestacki Damian, za 61, przeciw 127, wstrzymało się 29, ogółem 217. Wiśniewski Grzegorz, za 143, przeciw 16, wstrzymujących 18, ogółem głosujących 237. Wołosz Marek, za 75, przeciw 107, wstrzymujących 38, ogółem 220. Zalewski Dariusz, za 133, nie, przeciw 98, wstrzymujących 15, ogółem 246. Jeszcze chwileczkę, bo musimy sprawdzić tak zwaną zwykłą większość, zaznaczam. Bo musi być więcej głosów za niż przeciw przy zwykłej większości. Musimy chwilę poczekać, no, technicznie, aż się konstytuują wszystkie i zarządzę po prostu, aby wszystkie komisje wybrały, zebrały się. Możemy już liczyć spokojnie. Tak.
Może technicznie prosiłbym komisję mandatową, żeby rozpoczęła procedowanie i wybrała spośród siebie przewodniczącego i rozpoczęła przygotowanie do stwierdzenia prawomocności zjazdu. Kolega Buczwiński jest proszony do komisji mandatowej. Tutaj. Moment. Czyli no ja sobie, ale wiesz, pisane. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, w skład komisji uchwał i wniosków w serii głosowań wzięło średnio 259 delegatów i wybrało następującej kolejności komisję uchwał i wniosków. Kolega Roman Dziedzic, kolega Henryk Okarma, kolega Wojciech Kraiński, kolega Grzegorz Wiśniewski, kolega Jan Łuszczak, kolega Dariusz Zaleski, kolega Piotr Buczek, kolega Witold Daniłowicz i kolega Andrzej Łacic. Gratulacje. Proszę koleżanki i kolegów, którzy weszli w skład komisji skrutacyjnej, mandatowej, już rozpocząłem procedowanie, oraz komisji uchwał i wniosków o wybranie spośród siebie przewodniczących i rozpoczęcie pracy. Dziękuję bardzo. Proszę podejść tutaj do prezydium po wykonaniu pracy, która będzie możliwa tutaj w tak zwanej Izbie Edukacji Leśnej i będzie można dokonać spośród siebie wyborów przewodniczących.